Szanowni Państwo, witamy serdecznie na koncercie z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na szczególne okoliczności spotykamy się dzisiaj online. Tytuł tegorocznej wieczornicy to Ojczyzna moja wolna, wolna. Pragniemy pokazać dziś niektóre z osiągnięć 20 lat odrodzonej Polski, a także oddać nastrój i klimat tamtej epoki. Służą temu zarówno dobór repertuaru, jak i dodatkowe komentarze autorstwa pana Dariusza Skorupy, które znajdziecie Państwo przy każdej części. Koniec wojny, euforia i radość w całej Europie. Dla Polaków czas szczególny. Stało się coś nieprawdopodobnego. Ziściły się marzenia tylu pokoleń. Odzyskaliśmy niepodległość. Przed całym narodem nowe, trudne zadania, ale to w tej chwili nieważne. Miliony serc przepełnia radość. Można żyć, kochać. Dzisiejszy koncert rozpocznie dla Państwa Helena Chludzińska. Zaśpiewa piosenkę, którą po raz pierwszy wykonała Hanka Ordonówna na pierwszy znak. Zaraz po niej Michał Bartnik wyrecytuje wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pod tytułem Zielono mam w głowie, który jest pochwałą radości, szczęścia i nadziei. Zapraszamy. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. Lecz już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, co się wplata w sen, złoty sen. Pierwszy znak, gdy serce drgnie, lecz
Kazimierz Wierzyński, zielono mam w głowie. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, na klombach mych myśli sadzone za młodu, pod słońcem, co dało mi duszę błękitną i które mi świeci bez trosk i zachodu. Rozdaję wokoło mój uśmiech, bukiety rozdaję wokoło i jestem radosną wichurą zachwytu i szczęścia poety, co zamiast człowiekiem powinien być wiosną.